Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Life is Strange. Ostatnio razem z Chloe tutaj uciekłyśmy z jej domu po awanturze z jej ojczymem. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę rozpoczyna się gra. Z tego co pamiętam, że właśnie wchodzimy tam na górę, tam jest właśnie, o, widać latarnia i ona się na nas zawaliła. Też mówiliście, że ja się tutaj bardziej porozglądam. Jestem ciekawa, czy ja tędy mogę wrócić sobie niżej tą ścieżką. Zdjęcie. Mówiliście też, że ja dużo zdjęć przegapiam. No ale gram po raz pierwszy, więc trudno, żebym wiedziała, gdzie jakie zdjęcie jest. Ach, jak się ustawił. O, i mamy achievement. Fajnie. Nie wiedziałam, że tu można sobie... Spójrz. Nie karmi ci Yeti. Okej, wróć. Myślałam, że tam coś łazi. A chyba tędy już nie przejdę. Ogrodzenie, czekajcie. Spójrz. That old fence is part of the landscape now. The path behind it leads to the parking lot. Ale stąd już widać to miasto chyba kawałek. Dobrze. Chodźmy sobie jeszcze na górę. Co tu napisali? Aha, że tylko piechotką tędy chodzimy. Dobrze, przejdźmy teraz sobie tędy może. Nie, bardzo fajnie tutaj widoki są zrobione. Patrzcie, jest wiewiórka. Powiedzcie, że to jest ketchup. Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. A, uciekła. Myślałam, że jej też mogę zdjęcie zrobić. To jest jeszcze jakiś szyld. Spójrz. I feel like I'm in my nightmare again. No, właśnie o tym mówiłam. W ogóle zachód słońca jakiś ładny się robi. Będę pewnie nie przejdę, nie. Śmieci. O. Pokażcie to wyżej. Poczekaj. Ziemia tu Max, tutaj twój biały rycerz Warren. Wiem, że się o mnie martwisz. Bardzo. Jestem twoją dłużniczką, dzięki za dzisiaj. Zadzwonię do ciebie później, ok? Obiecuję. Nie ma problemu. I dalej masz mi powiedzieć o swoim wielkim sekrecie. Lol. No, nie wiem, jak się ustosunkować do tego Warrena całego, czy go sfrendzonować, czy nie. Na razie on nie jest tutaj mocno istotny, tak? Dobra, Warren, Victoria, Kate. Cały czas mówicie, że dla Kate była miła. No, ona nic mi nie zrobiła, nie widzę, nie mam z nią żadnego problemu, tak? Więc nie widzę problemu, żeby być dla niej miłą. Birds are so lucky, they can always escape. Jaki zachód słońca. Czy to jest sroka i mogę jej zrobić zdjęcie? Nie, bo uciekła. Co to jest? Pniak. Spójrz. Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. To za kopiec. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Stąd widać ładne miasto. A dobra, tam Chloe siedzi. Ale sobie najpierw tutaj połażę, tak? Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Fajnie, zawsze jako dziecko lubiłam takie mapy. Ognisko. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. A jak? I never made it. Co za graffiti? Clearly, the Bigfoots are everywhere. No, nie wolno karmić Yeti, halo. Weird. Those glyphs remind me of. Powinien być achievement, słuchajcie, za ten, za znajdowanie graffiti. Wielka stopa na bank. Czy tu coś jeszcze jest dla mnie? Latarnia morska, mogę wejść? Okay. Tu jeszcze jest graffiti? O. Dobrze, ognisko już macaliśmy. Chyba do niej już tylko idziemy, bo tutaj chyba więcej nic nie ma. Mówiliście o jakimś właśnie tu zdjęciu, ale...
A tamtędy, tamtędy chyba też nie przejdę, czekajcie. Podejdź mi tam szybciej z tamtej strony. O, tu. Nie, nie przejdę na drugą stronę latarni, nie ma mowy. Dobra, no to idziemy do Chloe, z nią po sobie porozmawiamy, zobaczymy, co ma mi do powiedzenia. Jeszcze spójrzmy. Szkoda, że nie można zrobić. Rozmawiaj. Jesteś w dobrym humorze. Seeing my step-dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step-douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Że powiedzmy, że na Kate się wydarł też. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Że zapytajmy, o jakie dokumenty chodzi. What files? David stashes his secret X-files in there. I saw them once, but he secures them now. He kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. Aha, to stąd to ma znaczenie. There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hell fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. A co ukrywa Nathan? W sumie zapytajmy o to, bo tak do końca nie znamy tej sytuacji między nią a Nathanem. Jak on, Prescott? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Może na razie drążmy temat Nathana, a potem sobie czas może się uda cofnąć i zapytamy właśnie o Rachel. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Dobrze, jestem wkurzona. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Nie, no policji, no, lepiej nie dzwonić, tak? Lepiej może wciąż, że jest niebezpieczny. No bo w sumie ona też przecież była w barze, gdzie nie sprawdzali dowodów, tak? He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel.
I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Ale jakim cudem teraz tu jesteśmy? No właśnie też o to pytam. No też jest na jakichś silnych dragach, czy co? A z którym miejscu jesteśmy? Tu jest jakaś furtka, dobra, idziemy. Tutaj wcześniej mogliśmy to chyba przeczytać. Zaraz, bo tam na nas kamień spadnie, musimy przejść tędy, mam rozumieć. O, tak jak się spodziewałam, drzewo. Czy przez nie będę mogła przejść, czy pod nim jakoś? Czy jeszcze raz muszę cofnąć czas? Okej. Dobra. Nie wiem, którędy ja mam iść. Nie, tutaj chyba żadnych znajdzie w tym momencie nie ma. Chodź, Jelonku, ze mną. Mój prywatny patronus. Okej. Dało mi się skręcić w trakcie. Dobrze, to jeszcze stoi. Chloe, ja tam nie widzę. Ja widzę, że tutaj ładnie się nawaliło. Wow. Tutaj chyba nic. Znowu się sytuacja powtarza. Czekajcie, bo to się wali w tę stronę. Dobrze, łania mnie prowadzi tam, ale przecież ja tędy nie przejdę. Zaraz, bo to chyba ta zwaliła, nie? Zaraz, bo to spadnie zaraz na mnie. Ale czekajcie, zdążę. Nie zdążę. Dobra, idziesz, Max. Jest tu jakaś gazeta, czekajcie. To jest chyba istotne, czytaj. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Ale do czego? No, rozumiesz, że tego tornada? Za 3 dni będzie tornado? Życzenie Chloe się spełni. Chciała wrócić w pełno, to zaleje. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day.
hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or storm. Dziura ozonowa. Max, start from the beginning. Jednak. Nie to, że coś, ale ja bym się bała stać tak plecami do urwiska. No, kolejna kamera tego dziwaka. Tu jest mama Chloe. Aha, Warren. Tak, sprawdzam, czy pamiętam ich wszystkie imiona. To jest Kate. Dla niej mamy być Millie, z tego co pamiętam. A kto to jest? To jest Victoria. Ale tamten gość? To jest nasz dyrektor. To jest Jefferson. O, tego nie pamiętam. Ale to ten gość od aparatu i to chyba nie jest Nathan. Aha, czyli się skończył mi pierwszy epizod. No tak krótki odcinek wyszedł. Muzyka jest dobra w grze, tak. Opowieść. To mogę jakoś przewinąć szybciej? Spację mogę pominąć. To będzie coś istotnego, czy nie? Nie wiem, w tym momencie. Główny grafik, starszy grafik. Dobra, pominimy. Aha! A, i tutaj mamy nasze wybory, fajnie. A mam rozumieć, że to jest globalny procent, kto co wybrał. Doniosła się na Nathana. No tak, większość wybrała. Tutaj pocieszyłam też. Wybrałam na pomoc. I wyszłaś z ukrycia, aby zareagować naprawdę. Pozostałaś w ukryciu. Obwiniłaś Chloe i wzięłaś na siebie winę Chloe. A bo ja w ogóle, wiecie jak robię? Jak tylko skończę nagrywać odcinek, idę i oglądam u Maćka, co on, jakie te decyzje podjął. I on tak zwalił, że nawet nie zdążył się ukryć. I po prostu w pokoju on ich nakrył. O, a co statystyki znajomych? A więcej pozostało w ukryciu. Ja wyszłam. Ale niewiele różnią się te statystyki, muszę przyznać. Ciekawe, jakby sytuacja wyglądała, gdybym ją wyśmiała. Dobra, co to jest następne? Aha, tutaj... To już nie jest... To jest z poczwarki? Tak, ocaliłaś ptaszka. Nie rozbiłaś kuli. Czekajcie, bo ja tu chyba coś pominęłam. A, wiem, to było przed tym. A, przed szkołą. Nie podpisałaś petycji. Pomogłam Alice, tak? Usunęłam. No, nie pamiętam tego, czy usunęłam. No, podlałam tą roślinkę. Ja dalej nie jarzę, o co chodzi z tym. A, ja odwrotnie zrobiłam, dotknęłam te ciężowe dane. Mówiliście, że powinnam to cofnąć, to wtedy by mi wszystko powiedziała o ciąży. No trudno, jeszcze raz kiedyś może będę sama przechodziła grę, to wtedy inaczej się zrobi. Nie ruszałaś zdjęć Wiktorii. No też mówiliście, że mogłam to ruszyć, a potem cofnąć czas. Napisałaś na brudnym samochodzie, nie pisałaś po brudnym samochodzie. A to można było, ja nie wiedziałam. Gdybym wiedziała, to bym bazgrliła. Ocaliłaś, pozwoliłaś ptaszkowi umrzeć. No wiecie co, ludzie, jesteście w serce. No jak to tak... ptaszka zabić. A rozbiłaś kulę? No nie rozbiłam.
Zostawiałeś dowody, przeszukując rzeczy Dawida. A ja chyba tych rzeczy Dawida nie znalazłam. Przeczytałaś? Nie przeczytałaś dokumentów Dawida. No właśnie. Ale tutaj, z tego co widzę na obrazku, jest Kate. No to są chyba takie główne, nie? A tutaj te następne są poboczne. Dobrze. Nie odświeżaj, wyjdź. Halo. Już nie chcę wyjść z tego. Aha, mam rozumieć, że tu się zaczyna... Halo. Drugi epizod, tak. Nie ma czasu. Dobrze, to wyjdźmy sobie do menu głównego. Tu są wybory nasze, tak, wróć. A czy... Wybierz epizod po czwarka. A, ja tu widzicie, mogę wrócić sobie porobić zdjęcia, to ja nie wiem, czy ja sobie nie wrócę i tego wszystkiego nie porobię. Żeby sobie nadrobić, nie? Nie było tutaj na klifie. Widzicie, było drugie zdjęcie. Ja szukałam i nie mogłam znaleźć. A w koszmarze nie było. Dobrze. To ja będę musiała to w takim razie ogarnąć. Wróć. Tylko jeszcze pytanie do was. Czy jak ja poogarniam sobie te zdjęcia, jak sobie bym teraz wróciła do tego epizodu, czy to będzie miało wpływ na dalszą historię, czy już nie? A tutaj teraz... się zastanawiam, czy to coś zmieni, tak? Jak ja wejdę sobie w poczwarkę i tutaj znajdę te dwa zdjęcia, czy to będzie miało wpływ na resztę? O, nie ma czasu, teoria chaosu, ciemnia i polaryzacja. Aha, dobra, czyli mamy jeszcze 5 epizodów. No nie wiedziałam, ile jest, teraz już wiem. I w kolejnym odcinku w takim razie lecimy z drugim epizodem. Nie ma czasu. Dobrze, to nie przedłużając, ja wam na razie bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.